Dzień dobry, jak co piątek witam w Onet Opinie. Dzisiaj moim gościem jest pan senator Marek Borowski. Dzień dobry, witam serdecznie. To przejdźmy od razu do rzeczy. Co pana zdaniem się powinno zdarzyć i jak to zmontować, żeby powstała jedna lista opozycji do Parlamentu Europejskiego, a może potem do Sejmu? I od razu powiem, że jak mówimy opozycja, to wymieniamy po kolei. Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL, SLD, Partia Teraz, Partia Razem i Ruch Biedronia. Tak jest. Siedem. Tak. Jeśli chodzi o Parlament Europejski, to może odłóżmy to na chwilę, dlatego że ordynacja do Parlamentu Europejskiego jest ściśle proporcjonalna. PiS próbował to zmienić, ale to się na szczęście nie udało. W związku z tym tam pójście, czy to będzie siedem partii, czy to będzie, będą trzy partie, to jest mniej może tutaj istotne. Natomiast rzeczywiście jest sytuacja taka, jak popatrzymy na wyniki sondaży, ale nie tylko sondaży, bo ostatnich wyborów, które są najlepszym sondażem. Nawet jeżeli założymy, że PSL miał tam zawyżony wynik, to znaczy on w wyborach parlamentarnych nie ma takiego wyniku jak w wyborach samorządowych. I podsumujemy te partie, o których, które pan wymienił. No Biedronia jeszcze nie ma, on jest dopiero... No i partii teraz też nie ma. I partii teraz też nie ma, aczkolwiek no, tutaj istnieje pewne ryzyko, że to będzie mieszanie w tym samym kociołku. To znaczy, że te partie zabiorą po prostu innym. Więc odłóżmy te partie na bok, weźmy te, które tam startowały, partie opozycji demokratycznej. Weźmy wynik PSL-u na połowę, czyli około 6%, bo oni tak na ogół biorą teraz w wyborach parlamentarnych i podsumujmy. Otóż co się okaże, że mamy 27% Koalicji Obywatelskiej, 6% PSL-u, to jest 33%, 6% z kawałkiem SLD, to jest mamy 39%, już prawie 40%. No jeżeli tam razem miał 1,5%, no to jest 41,5%. Ale wie pan, że to tak no, łatwo się nie składa. No, ja wiem. Rozumiem. Na razie pan wzór tworzy matematyczny. Ja pokazuję, że na czym polega problem. Na tym polega problem, że właściwie od 3 lat, jeśli chodzi o poparcie liczone, nie wiem, w milionach, jak nie chcemy w procentach, dla demokratycznych partii opozycyjnych jest większe niż dla PiS-u, a PiS rządzi, prawda? I to rządzi bezwzględnie. Tak, ale dodajmy też, że PiS miał ten sam problem, bo przecież pamiętamy prawicę, pamiętamy tak świętą Katarzynę to rozbicie. Ale jakoś tam się złożył, tak. Prawda? Jakoś się tam złożył. No i teraz, jeżeli tak jest, no to trzeba sobie próbować odpowiedzieć na pytanie. Mówię o pytaniu zadawanym przez opozycję, przez ludzi, którzy no, nie chcą PiS-u u władzy. Tak? No co zrobić, żeby to zadziałało? Bo jeżeli wszyscy pójdą osobno, to będziemy mieli to, co w wyborach samorządowych. To znaczy partie te miały więcej, ale faktycznie mamy dzisiaj układ taki, że jeszcze chwila będzie większość sejmików w ręku PiS-u. Problem jest następujący. Mianowicie po pierwsze jest 40, ja mówię o wyborach parlamentarnych, jest 41 okręgów wyborczych. I oczywiście partie zaczynają się bić o pierwsze miejsca. Bo niestety około 30-35% wyborców nie zna w ogóle kandydatów, tylko głosuje na partię, a w związku z tym głosuje na pierwszego i dobra. I w związku z tym biją się o pierwszy, no ale pierwszych miejsc jest tylko 41, w związku z czym, zwłaszcza gdyby było 5 partii, czy 6 partii, czy nawet 7 partii, to jest w ogóle łamigłówka nie do rozwiązania kompletnie. Po drugie, partie małe, które uważają, że przekroczą próg 5-procentowy, obawiają się, że ich kandydaci na tych listach się rozmyją. Znaczy wyborca ich nie znajdzie po prostu zwyczajnie i efekt będzie taki, że oni tam śladowo będą reprezentowani w tym Sejmie, a tak jakby wystartowali, sami przekroczyli próg 5%, to zawsze tych 20 posłów mają swój klub, mają, tak? Prawda? Mają swój klub i tak dalej. I to jest drugi element. I trzeci element to jest program. Oczywiście. To znaczy, jak się wszyscy zbiorą do kupy, to wyborcy mogą zapytać, zresztą przeciwnik będzie to podnosił, mówiąc, co to jest za jakaś zbieranina, prawda? Jeden chce obniżać podatki, drugi chce podwyższać i tak co dalej. Co łączy SLD z Platformą? Co łączy i tak dalej. Na te pytania trzeba odpowiedzieć. Teraz jaka jest odpowiedź? Otóż lista, nazwijmy to Zjednoczonej Opozycji, czy jak ją tam określimy, musi być w odpowiedni sposób konstruowana. W każdym okręgu, w każdym 41 okręgów lista w sensie koncepcyjnym, bo nazwiska są inne, ale w sensie koncepcyjnym wygląda tak samo. Na pierwszym miejscu zawsze kandydat
Platformy Obywatelskiej. Na drugim miejscu... To myślę, że już może, to w tym momencie już możemy zamknąć rozmowę, bo ja nie wierzę w to, że myśli pan, że na przykład SLD się zgodzi na to, a dlaczego nie? Żeby nigdy nie mieć pierwszego miejsca na liście. Wie pana, nie ma znaczenia. A wie pan dlaczego? Dlatego, że w kampanii wyborczej wszystkie te partie wzywają swoich zwolenników do głosowania na swój numer na liście. Czyli nie ma tego, że ja wyszukuję jako wyborca, gdzie to jest kandydat SLD, prawda? Tylko wiem, że na przykład SLD jest na czwartym miejscu. Wszędzie. Znaczy na czwarty, rozumiem, okej. Okay. Rozumie pan? Wszędzie, w każdym okręgu. Głosujecie na Koalicję Obywatelską, numer cztery. Tak jest, czyli dokładnie ta sama kampania, która się odbywa obecnie, tylko obecnie na listy. Mówi się głosuj na czwórkę, głosuj na tą i tak dalej. No ale wtedy rozbijamy głosy. Dąd działa, prawda? I można przeżnąć wybory, mając większe poparcie. Natomiast w tym wypadku jest cała kampania w ten sposób. I tam nawet Razem się mieści spokojnie ze swoim 1,5%, dlatego że Razem mówi, my jesteśmy na szóstym miejscu, głosujcie na szóstkę. Zwolennicy Razem głosują na szóstkę. Oczywiście tych miejsc jest więcej niż na liście, w związku z czym na pozostałych miejscach układ jest już inny. To jest inna sprawa, nie chcę tej chwili rozwijać. Kluczowe jest to na początku. W ten sposób każdy głosuje na swoją partię i na jej program. Czyli rozumiem, że w zależności od tego, ile partii przystępuje do takiej koalicji, na przykład załóżmy 6, to pierwsze 6 miejsc na liście jest, w każdym okręgu jest tak rozdzielone. Jest tak samo ustawione, dokładnie. I uważam, że w ciągu kampanii, tych tam, nie wiem, 3 miesięcy kampanii, absolutnie dotrze się do wyborcy z tym, na czym polega to głosowanie. Prawda, że masz swojego, głosuj. Oczywiście jedna zaleta tu jest jeszcze taka, że jeśli partia ma wystawić tego jednego w danym okręgu na tym miejscu, to musi poszukać takiego, który nie będzie zniechęcał. Bo ludzie też patrzą na nazwisko. No, ja jestem za SLD, ale widzę tu tego typa, to nie. Prawda? Czyli będzie musiała jednak wziąć kandydata popularnego, kandydata, który w tym okręgu się liczy. To ja powiem tak. Pan oczywiście politykę i polityków zna dużo lepiej niż ja, ale ja jednak poszukam dziur w tym pana planie i proszę mi powiedzieć, czy mam rację. To jest bardzo fajne, co pan powiedział, ale ci działacze partyjni, którzy nie mają szans na pierwsze miejsce na liście swojej partii, ale na przykład drugie, trzecie, czwarte, przy pana planie mają szansę na miejsce 10, 12, 15. Tak jest. Oni to poblokują. Nie ten pierwszy, bo ten to zgadzał się z panem. On będzie mówił, głosujcie na czwórkę, to jestem ja. Tak jest. Ale ten drugi, trzeci powie, nie, nie ma mowy. Ja będę na 15 miejscu wyląduję na tej liście. To uprzejmie, jest absurdalne. Uprzejmie pana informuję, że musieliby być i szef tej partii, i kierownictwo tej partii musiałoby być bardzo słabo wykształcone w tym względzie, żeby dopuściło do tego, że startujemy osobno. Dlaczego? Niech pan popatrzy dzisiaj na układ sił. Jest Koalicja Obywatelska, w tym Platforma Główna, która przekracza 20%. Wszystkie pozostałe partie opozycyjne mają jednocyfrowe poparcie. To znaczy, że jeżeli wystawią własne listy, to nikt z drugiego miejsca nie wchodzi. I nie każdy z pierwszego wchodzi. Przecież 6% poparcia to miał... PSL miał ostatnio, tak? To jaki klub miał? 20-osobowy? Już nie pamiętam na samym początku, tak? Nam ktoś odszedł. Tak, chyba 23 osoby? Nie, coś koło 20 osób miało. A jest 41 okręgów. Czyli z tego wniosek, że nawet z pierwszego miejsca nie wchodzili. A co dopiero z drugiego? Tak. Więc to pokazuje, to wynika z układu sił, jaki u nas jest. Owszem, gdyby u nas był bardziej zrównoważony układ, znaczy byłyby 4 partie po 16%, po 15%, po 14%, no to sprawa byłaby trochę inna, prawda? Zresztą na marginesie wtedy D'Hondt nie działałby tak ostro, jak działa w tej chwili. To znaczy, jak jest duża różnica między partią pierwszą, a tymi następnymi. I chyba ten układ się utrzyma do wyborów. Nie sądzę, żeby tu nastąpiły jakieś wielkie zmiany. I jeszcze jeden problem, który ja widzę z tym planem, jest taki, że ja wiem o tym, że są działacze partyjni z tych mniejszych partii opozycyjnych, którzy uważają, że jak pójdą Razem, nawet jeżeli nie dostaną 5%, czyli nie wejdą do Sejmu, to mają dużą szansę na 3%, czyli na dotacje z budżetu. I te dotacje pozwolą im przeżyć przez następne parę lat. Pensja jest, biuro jest. Jasne. Chcę powiedzieć, że koalicja również otrzymuje pieniądze i dzieli te pieniądze między partie wchodzące w skład koalicji.
Koalicja musi 7% zdobyć, no ale to oczywiście ale przy takiej liście to nie ma w ogóle problemu. Nawet chyba 8. 8, tak? Przepraszam. 8. No, Zjednoczona Lewica zdobyła 7,5. Ale to zdobędzie, nie ma problemu. Przed wyborami podpisuje się porozumienie w tej sprawie. Oczywiście to porozumienie zawsze trudne, bo każdy mówi, że jest silny i potrzebuje i należy mu się więcej pieniędzy. Ja to przechodziłem, żeby sprawa była jasna. Ja brałem udział naprawdę wiele razy w układaniu takich list, w tym także koalicyjnych, więc mówię to także z własnego doświadczenia. Trzeba się wcześniej dogadać na temat tego podziału pieniędzy, bo to musi być wcześniej zrobione. I owszem, każda partia potem otrzyma pieniądze, nie ma problemu. I w sumie więcej, niż gdyby pewnie wystartowała sama. Tak. Więc pozostaje jeszcze jedna sprawa, mianowicie tak zwany wspólny program. Dlatego, że no jednak jak się startuje razem, no to w jakimś celu, tak, prawda? Otóż no jeden z tych zbożnych celów to jest odsunięcie PiS-u od władzy. Oczywiście, ale to za mało. Mhm. Znaczy zawsze trzeba powiedzieć, no dobra, no wejdziecie, 5 partii wejdą, a potem się pokłócicie wszyscy, prawda? Mhm. I będzie afera. Otóż ten program powinien być zbudowany na wszystkich tych filarach, które są dzisiaj wspólne. To znaczy w gruncie rzeczy na filarach ustrojowych. Czyli te wszystkie sprawy związane z sądownictwem, z Trybunałem Konstytucyjnym. Niezależność sądownictwa na przykład. Tak jest, prokuratura, następnie te media publiczne, służba cywilna. Unia Europejska. Unia Europejska, organizacje pozarządowe, czyli wszystkie te dziedziny, kultura, wszystkie te dziedziny, które PiS, że tak powiem, wywraca na nicę, na drugą stronę, muszą być z głowy postawione na nogi. I tutaj widzę po dotychczasowych wypowiedziach, działaniach, że jest to absolutnie pole do porozumienia. A jakby się pana działacze zapytali, co po wyborach? Załóżmy, że ta koalicja wygrywa wybory. Co się dzieje w nowym Sejmie? Czy ta koalicja się rozpada na kluby oddzielne i wtedy numer jeden to jest klub Platformy, numer dwa klub Nowoczesnej i tak dalej, i tak dalej? Ja myślę, że nie da się pewnie uniknąć tego, że powstaną jednak te kluby. Dlaczego? Dlatego, że poza tą częścią ustrojową no jest cała masa innych spraw, no, choćby podatkowych, socjalnych i tak dalej. I tutaj te partie się będą jednak trochę od siebie różnić. W związku z tym trudno sobie to wyobrazić jeden klub. No, kto tam będzie kogo przegłosowywał? W tych sprawach będą pewne różnice. Natomiast powinno być coś takiego jak taki komitet porozumiewawczy tych wszystkich klubów, który zbierałby się notorycznie przed każdym posiedzeniem, rozpatrywałby sprawy, które powinny być wspólnie głosowane, że tak powiem, to głównie te ustrojowe, prawda? Właśnie te, które wynikały z programu. Być może dogadywałby się w innych sprawach, również tych trudniejszych, tych socjalnych czy ekonomicznych. I w ten sposób mielibyśmy pewną różnobarwność, jednak różne poglądy, ale jednocześnie też i pewną spójność. Czy pan rozmawiał z kimkolwiek na temat tego planu? Mam na myśli oczywiście działaczy tych partii koalicji prodemokratycznej, tak to nazwijmy. Tak, oczywiście, że rozmawiałem. No, mam kontakty właściwie z wszystkimi liderami. Oczywiście. Rozmawiałem już dość dawno temu z myślą o wyborach parlamentarnych, które jeszcze były odległe bardzo, żeby się do tego przygotować, bo to trzeba jednak przygotować. To nie jest tak, że to się usiądzie i to się zrobi, prawda? Również rozmawiałem przed wyborami samorządowymi, gdzie też była taka szansa, aczkolwiek trudniejsza trochę, tam jest tych okręgów więcej i są małe. W związku z tym w pięciomandatowym okręgu na przykład znacznie trudniej jest taką listę ułożyć, ale też mniej było kandydatów do tego. W zasadzie były trzy partie, znaczy Koalicja Obywatelska, PSL, SLD. I chcę powiedzieć, o czym napisałem w Polityce ostatnio, że zrobiłem te rachunki po wyborach samorządowych. Zrobiłem te rachunki i niestety, gdyby były tylko koalicje dwupartyjne, nie mówię trzy, to znaczy albo z SLD, albo z PSL, albo SLD z PSL-em. W każdym z tych przypadków PiS rządziłby tylko w czterech województwach. W każdym. No ale było jak było i wydaje mi się, z tego też trzeba wyciągnąć wnioski. A druga sprawa to jest Senat. Tam jest sprawa prostsza. W Senacie mamy 100 okręgów jednomandatowych. Otóż tutaj to po prostu trzeba wystawiać jednego kandydata. Tak.
I tu jest się łatwiej dogadać, dlatego że Platforma Obywatelska ma w tej chwili 32 chyba senatorów, czyli nawet jeżeli oni wszyscy by jeszcze raz kandydowali, to 68 miejsc zostaje nieobsadzonych, czyli można się dogadać z innymi ugrupowaniami. Musi być jeden kandydat i musi być jeden kandydat popularny. Znaczy, trzeba szukać takich kandydatów, niekoniecznie partyjnych. No dobrze, to w takim razie wpuszczamy w przestrzeń publiczną plan Marka Borowskiego i zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. My się z Państwem widzimy oczywiście za tydzień. Do zobaczenia.